Dobry, witamy w Bonowie. Powie się, że ten samochód już był, nie? Był bardzo podobny w identycznym kolorze, pewnie 5800. To jest inny. Tamten stoi sobie gdzieś tam na samym początku w alejce Peugeotów. Ten jest z roku 2018. Ten jest w wersji Allure, tamten był w wersji GT Line. Allure również bogato wyposażony, również elegancki. Tu mamy silnik diesla 1.5, 130 koni, czy 131, 300 Nm dostępnych od 1750 obrotów na minutę. Co za tym idzie? Auto jest naprawdę wystarczająco dynamiczne. Auto bardzo dobrze jeździ. Prędkościami prawnie w Polsce dozwolonymi, a nawet z odrobinę większymi. Przy tym naprawdę ten samochodzik bardzo mało pali tutaj. Jest jeszcze manualna skrzynia sześciobiegowa, także jest to wymarzone wręcz auto na wakacje. Dopiero zrobiliśmy niedawno majówkę. Pewnie już myślicie o wakacjach. Pewnie wielu z Was gdzieś będzie chciało pojechać sobie, jak nie do Chorwacji, to chociażby nad polskie morze, takie 7-osobowe, duże auto, oszczędne, będzie tak naprawdę bardzo dobrym nabytkiem jeszcze przed wakacjami. Samochód sprowadzony z Francji, po całości, tak jak wygląda, bezwypadkowy, z gwarantowanym na piśmie przebiegiem. Tutaj Wam przedstawię to auto w skrócie telegraficznym, no bo tak naprawdę, jak ktoś chce sobie więcej szczegółów o Peugeotie 508 posłuchać, zapraszam do poprzedniego filmu o benzynce 180-konnej w GT Line. 7-osobowy, foteliki jak złożyły, mamy naprawdę ogromny bagażnik. Allure, a więc pół skóry, tu mamy kamerę cofania, mamy kamerę 360 stopni. Tak jak i w samochodzie prezentowanym ostatnio. Tapicerka niezniszczona, bardzo ładna. Tu mamy stoliczek. Tu mamy, o, wiele razy mówiłem, jestem fanem roletek w samochodach. Czyste, zadbane auto. Czyste, zadbane auto, bardzo przestronne, wygodnie się do niego wsiada, no bo wyższe. Proszę bardzo, siedzę sobie tu z tyłu. Mam mnóstwo miejsca na nad głową. Tu mamy jakąś regulację temperatury. Skrzynia, tak jak mówiłem, manualna. Bardzo precyzyjna. Krótkie drogi między poszczególnymi biegami. Kierownica, jak w każdym 3008, 5008. Moim zdaniem w zwykłej wersji, takiej jak ta, mogłaby być o normalna, odrobinę większa, okrągła kierownica, taka mogłaby być w wersji GT, natomiast no jest w każdym jednym taka sama. Powiedzcie w komentarzach, co Wy o tym myślicie, bo może się mylę, może akurat do tego auta ta kierownica pasuje tu idealnie. System Keyless Go, fotel. No zobaczcie, ewidentnie jeździł ktoś lekki, bo fotel jest niezniszczony, guziki niepowydrapywane, kierownica, wrócimy, pokażemy kierownicę, słońce, że wszystko nam trochę nie odbija, natomiast nie jest też ona w ogóle zniszczona, czyli mamy dość dobre materiały, bo auto ma przejechane, już Wam mówię. Polskie menu nam mówi, że mam drzwi otwarte. 197 tysięcy km. Przebieg autostradowy, co po aucie widać. Bardzo fajne te lotnicze przyciski. No i jak to w wersji Allure, mamy kamery 360 stopni, mamy monitorowanie martwych pól, czyli tak zwany system Bliss. Mam na razie auta, Apple CarPlay. Klima dwustrefowa, nawigacja,
Wszystko w tym samochodzie jest, to sobie możemy różne motywy tego wirtualnego kokpitu zmieniać, przesuwać i tak dalej, koszyki mamy, moi drodzy, dwa, leżą sobie tutaj. Bardzo fajne auto, bardzo komfortowe, przestronne, oponki więc ze sobą wybudować. Myślę, to jest Climate, bardzo, zobaczcie jeszcze. Widzicie czy nie widzicie? Kolce jeszcze z nim wychodzą. Także to są praktycznie rzecz biorąc nowe opony. Dobrze wiecie, jeżeli oglądacie ten film, że opony do suwa nie są niestety tanie. Także tutaj oszczędzacie niemałą kwotę z racji tego, że są nowki sztuki jeszcze z kolcami. Win. Sprawdzajcie. Weryfikujcie. Samochód jest rzecz jasna do końca serwisowany, nic mu nie dolega, nie puka, nie stuka, nie zgłasza żadnych niepokojących komunikatów, bardzo ładnie się prezentuje. To już przy tym wcześniej filmowanym egzemplarzu po prostu byliśmy pod wrażeniem, jak ten kolorek pięknie wygląda i w taką pogodę jak dzisiaj i w pochmurny dzień naprawdę jest bardzo ładny, bardzo okazały ten niebieski kolor, pasuje do tego modelu idealnie. Auto do obejrzenia w Jabłonowie w Alei Krakowskiej 63. Do obejrzenia, może nawet do kupienia. Zapraszam, polecam, do zobaczenia.